Także tego. Siemanko, z tej strony MJ i dzisiaj zagramy sobie w Ultimate Custom Night. Jak widzicie, już sobie wbiłem 2000 punktów i nie wybrałem wszystkich prostszych postaci. Takich jak na przykład te 3. Mam już 2600. Nie wiem, czy nie za dużo sobie daję na pyrę na raz, że tak powiem. Tego też mogę wziąć na 20, bo go zignoruję. Tego też mogę wziąć na 20. Dobra. Eleven przeszedł 2000 punktów. Ja postaram się przejść dzisiaj 3000. Zobaczmy, jak mi to pójdzie. Nie sądzę, że będzie dobrze. Okej, okay, zaczynamy. Oj, będzie dużo prób pewnie. A z czasem będę pewnie sobie odejmować jakieś animatroniki. Oh, shit. Chciałem zrzucić tego, nie zauważyłem tego. Ajdź. Nie, ja sobie chyba za dużo biorę na pele, wiecie co? Nie będziemy przesadzać, serio. Usuniemy sobie te 4 animatroniki. Chociaż Frediaka mogę sobie zachować. Tego i tego. Chociaż nie, bo jak na tego będę chciał świecić, to tym się nie zajmę i na odwrót. I tego nie chcę, jeśli mam się zajmować tym Fredim. Zastanawiam się, czy coś jeszcze będzie mi ewentualnie bardzo przeszkadzać. No bo to bym wziął, ale ona jest troszkę ciężka, żeby ogarnąć ją na kartę. No cóż, idziemy na 2200 na razie. No sprawdźmy, no Jezu. No. To Custom Night polega na tym, że będziemy po prostu jeździć po wszystkich kamerach i sprawdzać, jak nam to idzie. Zabij się. Nie wiem, jak z tym budem walczyć. Fuck. Fajnie. Fajnie. Zablokowali mi dojście do zamykania drzwi. Super. Znaczy Balloon Boy mi to w sumie zrobił. Tak się zastanawiam, czy nie użyć tego power upa, jak mamy ich tak dużo, żeby mi Didi nie przeszkadzała. Ale to sobie użyjemy tego później, bo ja jeszcze nie jestem teraz do końca pewien tego, czy... Nie jestem do końca pewien tego, czy na pewno będę mógł sobie poradzić z tym wszystkim. Please deposit 5 coins. Please deposit 5 coins. Please deposit 5 coins. Te mistyki. Zapomniałem wiatraka w ogóle włączyć. Thank you.
Nie wiedziałem, z której strony. Kurde! Dobre jest. Kurde, poważnie. No poważnie. Czwarto było, no. Mech. Nic klika ciągle robię przy tym C. God damn it. Hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here to help you get started down this new and exciting career path. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old locations, you know. Some people still have a somewhat negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while. Poważnie. Poważnie. Golden Freddy. Poważnie. Ja nie mogę. Ja tu się męczę. Ja tu tracę siły. W ogóle ten czas jakby kurde nie leciał. Jak się to u kogoś ogląda, to się wydaje, że to, te 3 minuty to jest takie pyki, kurde, minęło. A dla mnie jak ja w to gram, to jest taki koszmar. Wow. Ten Freddy mi nie pomaga. Ja go muszę usunąć, on mi przeszkadza dodatkowo. Ciężko mi jest ogarnąć tego gościa z tym gościem. Bo on przychodzi z prawej strony i mam pod D, a tego mam, żeby złapać rybkę pod C i często się mylę. Często mam mistika przy tym. On nie jest problemem. Na tego czasem nie kliknę, no, bardzo nie muszę nawet na niego zwracać uwagi. Chica mnie oślepia i ten mnie czasem nastraszy swoją reklamą. Tyle w temacie. Sheesh. Tak się zastanawiam, czy kogoś jeszcze nie wykopać z tej drużyny. A kogoś innego nie dać. Mógłbym wywalić tego, a dać oba te. Panuje. Zobaczmy tak. Why not? Please deposit 5 coins. Thank
God. Hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old location, you know. Udało się! 2200 punktów. Nie! To znowu to samo. Nie! Wyłącz to. Ja tego nie chcę Cześć, co? To Ichika the High School Girls? Dear Diary, yesterday was so amazing. You met such a wonderful guy. But I don't think it was meant to last. For my heart belongs to another. He's so amazing and strong and so, so cute. I've been thinking about him all day. Typowa gimnazjalistka, co nie? He's really into me too. He's the only one for me. I just know it. Zabij się. I know just how to get him. Biologia. O nie! Ja na biologii miałam zawsze największą bekę. Look at that top hat. That amazing top hat. No takie, czekaj, co? Takie, odwal się, ostatnie, nie patrz na mnie. I told him that I needed help with my homework, but once he's there, jestem okropny, wiem. And once I have him, he'll be mine forever. There is only one thing that could possibly go wrong. Jezu, jakie ma pazury. To be continued. Poważnie. Mamy 2200 punktów. I patrzcie to! Odblokowaliśmy sobie nowy opis. Nigdy więcej tego zestawu. Oh fuck. Ale i tak z czasem trzeba będzie sobie dodawać więcej tych animatroników, tego wszystkiego, tego całego syfu. Coraz więcej trzeba będzie dodawać. Lecimy ogólnie dalej, bo odcinek jest króciutki. Więc pójdziemy sobie do nowego opisu. Ale chcę 50-20. Chcę się z tym zmierzyć. Da się tym pobawić. No ja mam 25 aktualnie. Są osoby typu Kisia, którą serdecznie pozdrawiam, ma 41. Więc naprawdę da się tu przeżyć trochę. Da się. Ciekawe, czy ktoś przejdzie 50-20, takie całe 50-20. Bo to jest, to jest prawie impossible. Shit. Ej, próbujemy 1,20, znaczy ten 51 przejść? Jak przejdę 51, to wow. Aha, słyszałem ją w kuchni, a i tak do mnie przyszła, co nie? Logika. Aha. Także tego. Dobra, nie, lepiej nie. Spróbujemy jeszcze raz 50-20. Założyłem maskę!
Suko. Jaka suka. Dobra, wracając. Wracając do systemu, który mieliśmy na 2200 punktów, do którego się już dość przyzwyczaiłem. Co jeszcze miałem? Wait, mam sklerozę teraz. A miałem tych dwóch państwa na pewno. Bo zleszałem ich maską, ale jeszcze kogoś miałem. A, Fungeja. Fungaj, do tego mogę dojść, może dojść teraz ten... Tego nie chcę, z tym jest ciężko, bardzo ciężko mi jest z nim walczyć. Ale mogę na przykład wziąć sobie takiego Frediaka, którego odstraszam latarką. I na przykład możemy Puppeta sobie spróbować. Albo może nie, Puppeta nie, tylko na przykład... I tak zastanawiam, co ja mogę wziąć, co bardzo mi nie będzie przeszkadzać i to niczego mi szybko nie jumpscare'uje. I czego nie będę musiał często sprawdzać też. Wiecie, tutaj to jest typowy odruch. Golden Freddy'ego nie biorę, bo Golden Freddy w połączeniu z nimi i z tym, to już jest dla mnie lekka męczarnia, żeby to wszystko ogarnąć. Naraz jeszcze jak będzie ten, to już... Będę chciał kliknąć tego, przed nimi się obronić maską, a Golden Freddy mi w tym czasie wyskoczy, więc... To jest zły zestaw, to jest zły pomysł. To jest bardzo zły pomysł. Kogo moglibyśmy wziąć? Się tak zastanawiam. Bo Mangle przechodzi sobie tym wentylacją, więc jakbym spoglądał tylko od czasu do czasu na wentylację i zamykał jej odpowiednie przejście, przed tym jak tu dojdzie, to przecież w sumie bym tak czy siak wygrał. Brzmi w sumie dość łatwo. No a tak samo jak z tą Chico, to jest kwestia patrzenia na dwie kamery, z prawej i z lewej i tylko przekładanie tego. Ale wiecie, to też nie zawsze może być takie łatwo, bo akurat na tą kamerę nie spojrzę i co? I po mnie! Phantom Foxy nie chcę, pomimo tego, że mam jeszcze tą karteczkę z live'a, to nie chcę Phantom Foxy'ego. Phantom Foxy nie. To jest zły pomysł na nią. Na niego, no bo w sumie to jest... Skąd mówisz, że to jest chłopak? Tutaj ma męski głos, a jest kurde w Girls Night w weselu. Kurde, nie rozumiem. Możemy zobaczyć challenge. Jezu, Lefty na 10. No to już wiem, że jest przesrane, bo mamy tego na 10. Tego pana mamy na 1, więc jeszcze spoko. Tych dwóch się odstraszy latarką, a ten pan... Gdzie jest? He climbs through the deck system making the sway toward you. Use the lure or the heater to keep him... Ups, z tym może być ciężko. Bo to jest deposit 5 coins, no to grałem na 20, to też grałem na 20 i szło mi dobrze, to też grałem na 20. To też, więc tak jakby, to też. Dlaczego ja mówię to? Ich wszystkich, w większości grałem na 20. Nie grałem Frediaka w ogóle, Frediaka nie lubię. O Boże. Tego nie grałem, w ogóle nie grałem jeszcze Duct System w ogóle. Tak totalnie, Duct System to jest dla mnie czarna magia. Totalnie. Fungaja grałem na przykład na 20. No widzieliście co grałem przed chwilą na 20. Co my tu mamy? Puppetron, Funtime. A zobaczcie, a tutaj jest na przykład Ladies Night. I w Ladies Night 3 jest Funtime Foxy. Te wszystkie animatroniki to są dziewczyny. Okej. Okay. Rozumiem. Ale on też jest dziewczyną i zawsze w mojej głowie będzie dziewczyną. To jest ona. Bo w pierwszym i drugim go nie ma, to nie ma na co patrzeć, bo tutaj też nie ma tych... Kwestia tego, tak jak w Bell's Attack, nie ma na początku toi Frediego. To jest kwestia, że są trzy tak jakby trakty tego. Trzy poziomy trudności. Więc to nie oznacza, że toi Freddy nie jest niedźwiedziem, no chyba. Ale no kurde. Creepy Crawlies. Nightmare Attack.
Wow, już wszystko na 20. Old friends. House. House i house. Wow. Just wow. O, shish. Ciekawe, jak wam się podoba taki odcinek, że ja właśnie przechodziłem te poziomy i tylko wyciąłem fragmenty, jak ginąłem najczęściej. Możecie napisać, czy wam się podoba taki sposób montażu. Bo możecie mi napisać i w sumie wam się nie dziwię, że coś tam, że ściągnąłem od Elevena. No bo ściągnąłem od Elevena. Eleven fajnie to robi, że gra na przykład godzinę i tylko wycina momenty, w których blisko albo nawet nie blisko i został jumpscare'owany. To jest fajnie wtedy oglądać, no bo wiecie, nie musicie męczyć się cały odcinek oglądając, jak ja to przechodzę. Old memories. Dobra, to by było chyba na tyle, tak myślę. Chociaż nie, zróbmy jeszcze jedno. Nie, dobra, nie chcę. Na razie nie chcę się uczyć nowych mechanik. Na razie chcę się wyuczyć na pamięć tych wszystkich. Chociaż myślę, że już jest całkiem nieźle. Dodałbym jeszcze tego i Golden Freddy'ego, ale ja wiem, że to jest zły zestaw. To będzie zły pomysł ich tutaj dodać. Jak się zastanawiam. Czy ja chcę sobie jeszcze dodawać problemów? Nie, nie chcę sobie dodawać problemów. Jeszcze zagraj mi trochę. Why not? Pograjmy jeszcze trochę. Ale było nieźle, jedziemy jeszcze raz. Było nieźle, było znośnie. LOL. Shit! Właśnie chciałem powiedzieć, że... Shit było blisko. God! Gdyby mnie Fredziak nie zjumpscare'ował, to by było łatwiej. A mnie zjumpscare'ował, ja już zacząłem panikować, w sensie moja postać, ja już nie do końca wiedziałem, co się dzieje. Troszkę nie zapomniałem. Chociaż często na niego przechodziłem i świeciłem. No. Trzy miskliki pod rząd? Czy wy sobie jaja robicie? Trzy miskliki? Trzy razy chciałem kliknąć w maskę i trzy razy trafiłem na kamery. Jak trafiłem w maskę, to już na mnie wyskoczył. Boni.
day two. Congrats. I won't talk quite as long this time since Freddy and his friends tend to become more active as the week progresses. It might be a good idea to peek at those cameras while I talk, just to make sure everyone's in their proper place, you know. Interestingly enough, Freddy himself doesn't come off stage very often. I've heard he becomes a lot more active in the dark, though, so, hey, I guess that's one reason not to run out of power, right? Thank you. I also want to emphasize the importance of using your door lights. There are blind spots in your camera view, and the... Także tego. 2600 punktów. To się znowu zaczyna. Jest 2600. O nie! Wyłącz to! Wow. 2600 punktów wbiliśmy, wow! Aktualnie jestem lepszy od Eleven? Chyba, że Eleven już w tym czasie wystawił odcinek, jak wbił więcej punktów, nie wiem. Może ja wystawię po nim, nie wiem. Jezus Maria. 2600. Wow. それは暗闇があるまで私を運んだ。あ、違う、違う。私はベッコン。あ、違う、ロプカ。死後のビジョンであると思えた。私は何が来るのかを見ていた。私の祖先が。どうしたの？私はベッコン。笑いかわせみは事故ではなかった。私は死ぬ日までそのバカなクマをトロールするつもりだ。それではまた、我が人生と目的の状態について何が言えるか。目的はあるのか。私はそれを持っていたのか。それは深い謎だ。怒りの上場に座って。誰かいないか。私はどうしてもトイレに行かなきゃいけないんだ。解決できないと思う。それは自ら呼ぶもの。私はそれを何と呼ぶべきかと思った。慣れなければならないと思う。ここのアンタゴニストになるつもりなら、私は少なくとも私の隠れ家の名前を持たなければならない。私は自分の時間と何か関係があるのか。To było jednak coś innego. Nie wierzę w to, co ja tutaj oglądam. Punktów. Także tego. No nic. Ja się zabieram do montowania tego odcinka. Troszkę będę miał zabawy z tym. Ale sam sobie to obiecałem, że to zrobię w ten sposób. Więc ja się z wami żegnam. Możemy jeszcze raz na pożegnanie zobaczyć 5020. A nóż. No ale też opora śmierci cię nie obroni, nie uchroni, co?
To było chore, ale okej. Więc to by było na tyle. 30 sekund, 2600 punktów. I nowy Office, oczywiście. Wow. Następnym razem pewnie przejdę jakiś challenge znowu, albo zrobię nie wiem, czy nie zrobię live'a przynajmniej. Jak będziemy przechodzić dalej. Więc trzymajcie się, do zobaczenia w następnych materiałach. I cześć!